przejdźmy do kolejnych bohaterów dzisiejszego wieczoru. Ostrzegam wrażliwych widzów, że za chwilę pojawi się zdjęcie Tomasza Sakiewicza, szefa Gazety Polskiej. Już się pojawiło. To, co widzimy, to jest fragment artykułu Gazety Polskiej. To takie zielonkawo-żółte, co obwódki naokoło fragmentów artykułu, zrobił Marcin Celiński, który zwrócił moją uwagę na ten fragment, bo czytał i nie mógł. Czytał i nie do końca dowierzał temu, co czyta. Zrobił takie obwódki, żeby specjalnie oznaczyć te fragmenty. Chodzi o artykuł, w którym czytamy, że kluby Gazety Polskiej podpisały umowę o współpracy z Radą Porozumienia Społecznego, największą organizacją pozarządową na Węgrzech, reprezentowaną przez pana, który się nazywa László Csizmadia. Uwaga! Na Węgrzech zasadniczo prosperują tylko te organizacje pozarządowe, które są tak naprawdę rządowe. Inne organizacje pozarządowe są duszone, a organizacje pozarządowe, które są prorządowe i sponsorowane przez rząd prokremlowskiego lidera Viktora Orbana, no te prosperują. Czytamy tutaj w tym artykule, ale może zanim przejdziemy do tego, co czytamy, to poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie jeszcze bliżej zobaczyli bohaterów artykułu. Poproszę o kolejny skan. Coś się chyba zacięło, bo nie mamy kolejnego skanu. Chciałem, żeby Państwo zobaczyli Piotra. O, już mamy. Chciałem, żeby Państwo zobaczyli z bliska Piotra Sakiewicza, proszę mi to wybaczyć, jak również jego rozmówcę, pana doktora László Csizmadię. To ten, który wygląda na zdjęciu, jakby się trochę odchylał od głośno perorującego Tomasza Sakiewicza. Najwyraźniej Sakiewicz perorował z wielką mocą, taką, że nawet Orbanowiec nie do końca to wytrzymywał. No ale mówiąc zupełnie serio, to informacje zawarte w artykule są interesujące. Poproszę o kolejny skan. Czytamy, że to jest fragment artykułu, w którym czytamy, że już 10 lat temu zostało to porozumienie zawarte między klubami Gazety Polskiej a panem László Csizmadią i jego orbanowską węgierską organizacją, bo ta organizacja, o której mówimy, no jest uważana za jedną, ta organizacja, ona się w skrócie nazywa CET, Rada Porozumienia Społecznego, jest uważana za jedną z podpór rządu Viktora Orbana. W następnej części artykułu, poproszę o kolejny skan, w następnej części artykułu czytamy, że to porozumienie zostało odnowione w październiku 2022 roku, 19 października, niecały miesiąc temu. Czytamy, poproszę o kolejny skan, że znowu się pod nimi podpisali Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Ryszard Kapuściński, prezes klubów Gazety Polskiej i László Csizmadia, prezes CET, prezes orbanowskiej organizacji CET. No i postanowiłem sprawdzić, kim jest ten pan László Csizmadia. Przypomnę tylko, że o ile inne pisowskie media już od retoryki antyrosyjskiej wielokrotnie odstępowały. Gazeta Sieci, czy też W Sieci, bo zmieniała nazwę, Braci Karnowskich, w momencie napaści, najazdu Putina na Ukrainę opublikowała no niemalże czołobitny 11-stronicowy wywiad z ambasadorem Kremla, opatrzony pięknym zdjęciem ambasadora na tle portretu Putina. A Gazeta Polska akurat trzyma się, co jest tutaj pewnym wyjątkiem wśród pisowskich mediów, no trzyma się konsekwentnie lub niemal konsekwentnie retoryki antyrosyjskiej. No, tym bardziej mnie zainteresował ten Orbanowiec, z którym oni współpracują od 10 lat i z którym znowu odnowili porozumienie, przedłużyli umowę o współpracy. Poproszę o kolejny skan.
To jest skan z węgierskiego portalu 24hu. Czytamy tutaj, że Laszlo Csizmadia wezwał Węgrów na Marsz Pokoju 15 marca, czyli po najeździe Putina na Ukrainę. No i był to marsz symetrystyczny. W tym sensie, że Csizmadia, wzywając ludzi na ten marsz, w nagraniu, które zaprezentował w internecie, w wypowiedzi nagranej, w przemówieniu, które nagrał i które wygłosił i nagrał i zamieścił w internecie, przedstawiał Moskwę i Kijów jako współodpowiedzialne za atak i wzywał obie strony do jak najszybszych pokojowych rozmów, żeby oszczędzić ludność cywilną, czyli tak jakby i Moskwa i Kijów były zagrożeniem identycznym lub przynajmniej równoważnym, porównywalnym dla ludności cywilnej. Jak gdyby rosyjski i ukraiński rząd były takim samym zagrożeniem. To jest, no, tak się prezentuje ten węgierski partner Gazety Polskiej i na tym moglibyśmy skończyć, gdyby nie to, że znalazłem inną jego wcześniejszą wypowiedź. Poproszę o kolejny skan. To jest portal Hungary Today, węgierski portal Hungary Today, gdzie czytamy, że podczas pandemii doszło do wielkiego marszu poparcia dla rządu Viktora Orbana podczas pandemii koronawirusa, kiedy to nie powinno być żadnych zgromadzeń, a jednak Orbanowcy się zgromadzili i jednym z organizatorów tego marszu był pan Laszlo Csizmadia, który wystąpił na konferencji prasowej jako przedstawiciel organizatorów. Oskarżył opozycję o to, że ona wypowiedziała wojnę, jak to określił, wschodnim szczepionkom, czyli rosyjskim i chińskim. No i trudno się dziwić, że opozycja sprzeciwiała się stosowaniu szczepionek lewych, opartych na stworzonych na szybko pod naciskiem totalitarnych rządów przez uczonych ulegających presji swoich rządów. Często były to kiepskie kopie zachodnich szczepionek. I nic dziwnego, że opozycja chciała, żeby rząd Orbana sprowadzał sprawdzone zachodnie szczepionki. Ale rząd Orbana zrobił inaczej i w związku z tym pan Laszlo Csizmadia wyraził podczas tej konferencji prasowej swoją wdzięczność dla Rosji, dla putinowskiej Rosji i dla totalitarnych Chin, które są sojusznikiem putinowskiej Rosji, za to, że putinowska Rosja i Chiny dostarczyły Węgrom te lewe szczepionki, które on przedstawił jako błogosławieństwo. Takiego partnera znalazła sobie Gazeta Polska, rzekomo antyrosyjska. Zbliżamy się już do końca, ale pozostał jeszcze jeden temat, który musimy szybko poruszyć. Poproszę o kolejny skan. To fragment z jednego z artykułów, które ukazały się dzisiaj po południu. Mowa o tym, że powiązany z Rosją i zamieszany w aferę taśmową miliarder Tomasz Misiak został, jakby to powiedzieć, miliarderowi Tomaszowi Misiakowi sąd, że wobec miliardera Tomasza Misiaka sąd we Wrocławiu zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i 200 tysięcy złotych kaucji. Jeśli Misiak tego nie zapłaci, będzie musiał pójść do aresztu. Dlaczego? Dlatego, że Misiak jest oskarżony o malwersacje, wielomilionowe malwersacje, których miał dokonywać w swojej spółce Work Service. O Misiaku i o jego spółce Work Service
pisałem w tej książce, Morawiecki i jego tajemnice. Firma dokonywała różnych dziwnych operacji w Polsce. Misiak był podejrzany o to, że jako senator i członek senackiej komisji próbował wpływać na ustawodawstwo, tak żeby faworyzowało ono na ustawodawstwo i na decyzje Sejmu i Senatu, tak żeby faworyzowały one jego spółkę Work Service. Ta spółka była potentatem tak zwanej pracy śmieciowej, czyli wynajmowała ludzi do prac okresowych, ale Misiak też, jak czytamy w tej książce, no Misiak prowadził tego rodzaju działalność nie tylko w Polsce. Jego firma Work Service miała filię w Rosji, która działała we wszystkich 5000 sklepów i supermarketów należących do kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Wspólnikami Misiaka, partnerami biznesowymi w jego firmie Work Service byli dwaj amerykańscy Grecy, Paul Sofianos i Paul Christodoulou, którzy wcześniej działali w Rosji przez całe lata. Między innymi współdziałali z Kiriłem Dmitriewem, który później został kremlowskim dygnitarzem odpowiedzialnym za ściąganie zagranicznych pieniędzy do Rosji. No i tak się dziwnie składa, że to Tomasz Misiak wprowadził Marka Falentę na warszawskie salony. To Tomasz Misiak wprowadził Marka Falentę do restauracji Sowa i Przyjaciele. Tak w każdym razie zeznał Falenta przed sądem. Według tych zeznań to Misiak zapoznał Falentę z kelnerami, którzy dokonywali tam nielegalnych nagrań. Misiak też sam nieraz odwiedzał Rosję i miał tam znajomych. Misiak zapraszał swoich znajomych związanych z Platformą Obywatelską i jej obozem władzy do restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie z nimi prowadził długie rozmowy. To Misiak ostrzegł Mateusza Morawieckiego, że został nagrany w restauracji. A wcześniej Misiak, tak się składa, chodził ze swoimi znajomymi do restauracji Lemongrass, w której też były podsłuchy, w której też dokonywała się operacja podsłuchowa związana z Rosją. Więc jest wiele powodów, dla których sądy powinny się interesować Misiakiem. Interesuje się nim też prokuratura Ziobry, bo to ona go oskarża. I z tego powodu Misiak jeszcze niedawno był w naszych mediach przedstawiany jako ofiara PiS. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że adwokatem Misiaka jest Maciej Zaborowski, który jest też adwokatem prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i który bronił też wielu innych pisowców. I warto też odnotować, poproszę o kolejny skan, że PiS ponad 10 lat temu atakował Misiaka jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, bo wtedy Misiak jeszcze był senatorem Platformy Obywatelskiej, oskarżał go o korupcję, ale za sprawą Donalda Tuska i w związku z tymi podejrzeniami Misiak musiał odejść z Platformy Obywatelskiej, zaczął ją potem zwalczać i podpisał dokument, który właśnie widzimy, podpisał tajną ugodę z partią Jarosława Kaczyńskiego, z partią PiS, w której PiS zobowiązał się do traktowania Misiaka z życzliwością i Misiak też się zobowiązał do traktowania partii PiS z życzliwością. Niezwykła ugoda. Poproszę o kolejny skan, to będzie przybliżenie kluczowego fragmentu tej ugody. Czytamy tutaj, strony składają deklarację wzajemnie życzliwej postawy w dalszych relacjach. Postanowienia ugody mają charakter poufny, treść ugody nie podlega ujawnieniu. No ale tak się składa, że Misiak niedawno sam ją ujawnił na Twitterze. Zapewne po to, żeby wywrzeć jakiś nacisk na pisowców. W tej ugodzie czytamy również, że PiS z perspektywy czasu ocenia, że Tomasz Misiak nie uczestniczył w tworzeniu prawa na korzyść własnej firmy. Czyli jakby
PiS się do Misiaka przekonał. No i tu się pojawia pytanie, skoro PiS się do Misiaka przekonał, to dlaczego teraz Ziobro zatrzymał Misiaka i stawia go przed sądem? A do tego dochodzi drugie pytanie, dlaczego równocześnie Misiaka broni adwokat Ziobry? Najprawdopodobniej chodzi tutaj o jakiś układ. Za pomocą kija, jakim jest zatrzymanie Misiaka, postawienie go przed sądem, a również za pomocą marchewki, jaką jest pomoc adwokata Ziobry, no, pisowcy pokazują Misiakowi, że mogą w nim mu narobić kłopotów, ale mogą też mu pomóc. Prawdopodobnie chcą coś od niego wymusić, coś od niego uzyskać. Być może chodzi o sprawy związane z aferą taśmową, na temat której Tomasz Misiak ma na pewno dużą wiedzę jako człowiek związany z tą aferą i związany z Rosją, z putinowską Rosją, która tę aferę inspirowała, monitorowała i współorganizowała. Być może chodzi tutaj o kolejne torby z Biedronki. Pamiętamy, jak pisowcy próbowali nam wmówić, że w torbie z Biedronki syn Tuska przyniósł Tuskowi łapówkę od organizatorów afery taśmowej. Być może chodzi tutaj o to, żeby Misiak zaczął kłamać, że Rosjanie nie brali udziału w aferze taśmowej, bo związki afery taśmowej, która pomogła PiS zdobyć władzę, związki afery taśmowej z Rosją, związki tej afery tak korzystnej dla PiS z Rosją, rosyjskie związki tej afery, to coś, co jest dla PiS bardzo niewygodne, coś, co obala lansowaną znowu przez PiS opowieść o tym, jakoby ta partia była antyrosyjska. To jest Reset Obywatelski.